Jak przekazać te nauki innym? Jak przekazać te nauki bez ich spłycania rodzinie i przyjaciołom, jeśli nie praktykowali wcześniej medytacji? Czasami najlepszym sposobem jest po prostu nie poruszać tego tematu. Kiedy pytają, co robisz? To tajemnica. Wtedy dopiero będą ciekawi. Daj spokój, powiedz. Nie zrozumiesz. A właśnie, że zrozumiem, wtedy mówisz. Nie, to zbyt głęboka nauka. Ale naprawdę chcę wiedzieć. I kiedy już wzbudzisz ich zainteresowanie, wtedy możesz sprzedać im produkt. Marketing. Dobrze się na tym znam. Robiłem to już wiele razy, głównie tutaj w Perth, ale też gdy byłem w Malezji i Singapurze. Wtedy udzielam takiej właśnie rady. Ludzie mówią, że przyjeżdżają do świątyni, wsłuchają moich nauk na YouTube albo nauk innych mnichów i mniszek, jeżdżą na odosobnienia i to wszystko przynosi im ogromne korzyści. Dlatego bardzo chcą podzielić się tym z najbliższymi. Pamiętam, kiedy spytano mnie o to pierwszy raz. Pytanie zadała malezyjka pochodzenia chińskiego, mieszkająca w Perth. Powiedziała: Mój mąż jest Australijczykiem i te nauki na pewno by mu pomogły, ale mimo to nie chce tu przyjechać. Mówi, że to tylko tylko religijne bzdury, że zależy Wam jedynie na datkach, tak jak we wszystkich religiach. Jest naprawdę uprzedzony do wszelkiego rodzaju religii, podobnie jak wielu ludzi w dzisiejszych czasach. Myślę, że nie bezpodstawnie. Spytała mnie: W Twoim klasztorze jest inaczej. Jak nakłonić męża, żeby się do Was wybrał? Odparłem: To bardzo proste. Kup moją książkę. Na przykład otwórz drzwi swojego serca. To bardzo proste. Weź ją do domu i kiedy zobaczysz męża, powiedz mu to moja książka, pod żadnym pozorem jej nie dotykaj. To sprawdza się za każdym razem. Tak też zrobiła. Kilka dni później poszła na zakupy, a mąż został w domu. Pod żadnym pozorem jej nie dotykaj, co to za brednie. Zaczął więc czytać. Najpierw przeczytał opowieść o dwóch krzywych cegłach, później kolejną. Przeczytał wszystko jednym tchem. Teraz przychodzi tu co tydzień. To jest właśnie sposób. Tacy właśnie są mężowie. Jeśli jako kobieta masz jakiś sekret, mąż nie spocznie, póki się nie dowie. To silniejsze od niego. Jeśli więc powiesz mężowi, nie, to tajemnica. Nie będzie mógł spać, dopóki nie dowie się o co chodzi. Z żonami jest dokładnie tak samo. Jak najlepiej zaprezentować buddyzm innym? Można to zrobić jedynie poprzez uśmiech, cierpliwość, czyny i mowę. Jeśli używasz górnolotnych słów, wszystko jest pustką. Koledzy z biura raczej nie będą pod wielkim wrażeniem. Przypomniała mi się pewna historia, znowu to samo. Nic tylko opowiadam Wam historię. To słynna opowieść o japońskim mnichu Mahayany. Wędrował zbierając jałmużnę, ale nie miał szczęścia, był naprawdę głodny, więc ktoś mu powiedział: W pobliskim miasteczku jest bardzo dobra restauracja. Jej właścicielka jest oddaną buddystką, jest dobrze wykształcona i szanuje ludzi. Jeśli tam pójdziesz, z pewnością dostaniesz coś do jedzenia. Wziął zatem swoją miskę i poszedł do restauracji. Spytał o właścicielkę. Powitała go bardzo ciepło. Witaj, witaj, mnichu. Musiała jednak upewnić się, że jest uczciwym mnichem. Jeśli nauczysz mnie czegoś o damie, dam ci coś do jedzenia. Przekazał jej pierwsze wersy sutry Lotosu. Forma jest pustką. Pustka jest formą. Sadu, 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 sadu odparła. Usiądź, proszę. A on pomyślał. Wydaje się naprawdę rozumieć damę i jej głębie. Usiadł za stołem i aż pociekła muślinka. To była świetna restauracja, miał w niej zaraz zjeść posiłek. Wszędzie unosiły się wspaniałe zapachy. Jego apetyt rósł, kiedy widział, co mają na talerzach inni. Właścicielka przyszła z ogromną tacą. Pomyślał, wreszcie porządnie się najem. W tego typu restauracjach przykrywa się jedzenie przed podaniem. Położyła tacę przed mnichem. Podniósł pokrywę. Pusto. Kobieta powiedziała: "Mnichu, skoro forma jest pustką, a pustka jest formą, zjedz pustkę." Taki komentarz może być naprawdę bolesny dla mnicha. To stara opowieść zen, która uczy, że nie warto obnosić się ze swoją mądrością. To nasze postępowanie robi na ludziach wrażenie. Na przykład to, że kiedy jesteście w trudnej sytuacji, potraficie zachować spokój. Albo stojąc w korku, potraficie przepuścić innego kierowcę. Kiedy jechaliśmy do Nolamary wczoraj wieczorem, dlatego nie było mnie tutaj, żeby odpowiadać na pytania. Byłem naprawdę dumny z kierowcy i jego zachowania na zatłoczonej drodze. Kiedy kierowca z naprzeciwka chciał skręcić, on zatrzymywał się, żeby go przepuścić. Brawo, doskonale. To są efekty dobrej medytacji. Właśnie to robi na ludziach wrażenie, to co mówisz i co robisz z serca. Głównie to przyciąga ludzi do buddyzmu. Obserwują cię, widzą co robisz. Nasza była prezes Rachel Green. Niektórzy z was ją znają. Przyszła do naszej grupy medytacyjnej Armadale, ponieważ miała zaburzenia lękowe, ataki paniki. Rachel obserwowała mnichów, nie tylko mnie, ale też pozostałych, którzy przychodzili tam nauczać. Zauważyła, że byli radośni. Pomyślała: to niemożliwe. Uśmiechają się podczas wykładów, ale założy się, że w klasztorze niczym nie różnią się od innych. Bez końca na wszystko narzekają. Postanowiła spędzić z nami więcej czasu. Przyjechała do klasztoru głównie po to, żeby przekonać się, czy nasza radość jest szczera, czy może to tylko gra aktorska. Kiedy zobaczyła, że to wszystko prawda, a mnisi i mniszki są rzeczywiście szczęśliwi, wtedy uwierzyła. Chcę zostać buddystką. Nie wiem, co ci mnisi zażywają, ale też chcę tego spróbować. Dlatego została buddystką. Tak więc najbardziej liczy się to, co robisz i co mówisz. That's more important.